jednej z nowożytnych encyklopedii pod hasłem koń można było się spotkać z następującą definicją. Koń, jaki jest w każdej ludzi. Autor chciał w ten sposób powiedzieć, że nie ma sensu rozprawiać czy dyskutować o rzeczach oczywistych. Być może niektórzy, słuchając tytułu tego refraktu, również chcieliby powiedzieć coś w tym rodzaju. Tykank, jaki jest, każdy widzi. Więc nad czym tu się zastanawiać? Otóż mam nadzieję, uda mi się pokazać, że kolejność poszczególnych przykazań dekalogu wcale taka oczywista nie jest. I to właściwie będzie celem niniejszego opracowania. Za materiał źródłowy posłużą mi najważniejsi zachowani świadkowie dekalogu, czyli w przypadku Starego Testamentu tekst masorecki, pięcioksiąg samarytański, papirus Nasza, Septuaginta oraz Wulgata. Natomiast w przypadku pism Nowego Testamentu podstawą będzie tekst opracowany w wydaniu Nestle-Alanda oraz Wulgata. Metodą wykorzystaną podczas analiz natomiast będzie krytyka tekstualna. Opracowanie podzieliłem na trzy zasadnicze części. Pierwszej przeanalizowałem przykazania dekalogu pod kątem sukcesji w księgach Starego Testamentu. Następnie w drugiej części sukcesji przykazań dekalogu w pismach Nowego Testamentu. I trzecia to jest taka podsumowująca. Czyli przejdźmy do pierwszej części przykazania dekalogu w Starym Testamencie. W wersji masoreckiej Księgi Wyjścia kolejność przykazań jest następująca. Zakaz bałwochwalstwa, zakaz sporządzania podobizn, nakaz świętowania szabatu, nakaz szanowania rodziców, zakaz zabójstwa, zakaz cudzołóstwa, zakaz kradzieży, zakaz składania fałszywego świadectwa oraz zakaz pożądania cudzego domu, żony i pozostałego mienia. Masorecki wariant dekalogu z Księgi Powtórzonego Prawa prezentuje się tak samo jak wersja z Księgi Wyjścia, z tą różnicą, że lekcja z ostatniej Księgi Tory podaje inną kolejność elementów objętych zakazem pożądania, czyli tu jest kolejność żoną i pozostałe mienia. Wariant z Księgi Wyjścia według pięcioksięgu samarytańskiego jest tożsamy z wersją masorecką. Lekcja z Księgi Powtórzonego Prawa zaś w pięcioksięgu samarytańskim podaje inną kolejność elementów objętych zakazem pożądania niż tekst masorecki. Jest odwrócona kolejność rzeczowników żona i domu, co oznacza, że pięcioksięg samarytański w obu swoich wersjach, czyli wersji z Księgi Wyjścia z Księgi Powtórzonego Prawa, jest wysoko zgodny, podczas kiedy tekst masorecki już nie. Pewna różnica pojawia się w przypadku papirusu Nasza. W tym papirusie do nakazu szacunku wobec rodziców kolejność przykazań pozostaje taka sama jak w wariancie masoreckim. Natomiast po nakazie szacunku wobec rodziców papirus Nasza podaje następującą kolejność przykazań. Zakaz cudzołóstwa, zakaz zabójstwa, zakaz kradzieży, zakaz podania fałszywego świadectwa i zakaz pożądania. Widzimy z tego, że zostały zamienione w tym papierusie kolejnością dwa przykazania, mianowicie zakaz zabójstwa i zakaz cudzołóstwa. Co ciekawe, właśnie za tą odwróconą kolejnością, czyli gdzie najpierw stawiamy zakaz cudzołóstwa, następnie zakaz zabójstwa, opowiadał się również Filon z Aleksandrii. Sytuację jeszcze bardziej komplikuje Septuaginta. Według wariantu z Księgi Wyjścia, kolejność przykazań według wspomnianego tłumaczenia Pisma Świętego jest tożsama z wersją masorecką, aż do obowiązku czci wobec rodziców włącznie. Niemniej po tym przykazaniu Septuaginta umieszcza przykazania w następującej kolejności. Zakaz cudzołóstwa, zakaz kradzieży, zakaz zabójstwa, wreszcie zakazy składania fałszywego świadectwa i pożądania. Według lekcji Septuaginty odnośnie do Księgi Powtórzonego Prawa rozbieżności względem tekstu masoreckiego również pojawiło się po przykazaniu dotyczącym szacunku wobec rodziców. Greckie tłumaczenie Pisma Świętego podaje następującą kolejność dalszych przykazań. Zakaz cudzołóstwa, zakaz zabójstwa, zakaz kradzieży, zakaz składania fałszywego świadectwa i zakaz pożądania. Czyli widzimy, że tutaj w przypadku Septuaginty jest problem kolejności trzech przykazań. Zakazu cudzołóstwa, zabójstwa i kradzieży. Wulgata z kolei co do kolejności przykazań podąża za lekcją masorecką zarówno w Księdze Wyjścia, jak również i w Księdze Powtórzonego Prawa. Chociaż Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa są jedynymi tekstami, gdzie są wymienione wszystkie przykazania dekalogu, niemniej w Starym Testamencie są również takie miejsca, gdzie czyni się aluzję do niektórych przykazań dekalogu.
Takimi miejscami jest choćby Księga Jeremiasza czy Księga Ozeasza. W pierwszym ze wspomnianych pism takim miejscem, gdzie są wymienione niektóre przykazania dekalogu, jest Jeremiasza 7:9. Według sukcesji masoreckiej przykazania są wymienione w następującej kolejności. Tutaj pojawiają się też pewne zakazy, które nie wydają się bezpośrednio do dekalogu nawiązywać. Zakaz kradzieży, zabijania, cudzołożenia, fałszywego przysięgania, palenia kadzidła Baalowi oraz chodzenie za obcymi bogami. Co ciekawe, Septuaginta posiada inną kolejność trzech pierwszych przykazań, mianowicie zakaz zabójstwa, cudzołóstwa i kradzieży. W Księdze Ozeasza, nawiązanie do niektórych przykazań dekalogu, można odnaleźć Ozeasza 4:2. Według lekcji masoreckiej tego tekstu sukcesja przykazań jest następująca. Przeklinanie, łamanie, zabijanie, kradzież oraz cudzołożenie. Septuaginta podaje taką samą kolejność, nie wspominając jednak o przeklinaniu. Tyle jeżeli chodzi o Stary Testament. Teraz przejdźmy do ksiąg Nowego Testamentu. Na początek należy zauważyć, że w żadnej księdze należącej do zbioru pism Nowego Testamentu nie są wymienione wszystkie przykazania dekalogu w sposób sukcesywny. Nie oznacza to jednak, że autorzy nowotestamentowi nie nawiązywali do niektórych z nich, bądź ich nie cytowali. W niektórych partiach ksiąg można odnaleźć takie fragmenty, w których zestawione są obok siebie przykazania wzięte z dekalogu, co daje podstawę do próby odtworzenia kolejności poszczególnych przykazań i wydanych w pismach Nowego Testamentu. Chyba najbardziej znaną perykopą ewangeliczną, która zawiera aluzję do poszczególnych przykazań dekalogu, jest opis rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem, które to wydarzenie zostało zrelacjonowane przez wszystkich synoptyków. Podczas zaistniałej rozmowy Jezus przywołuje aż 5 przykazań dotyczących obowiązków wobec bliźnich. I teraz, według wersji mateuszowej, kolejność wymienionych przez Chrystusa przykazań jest następująca. Zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży, składania fałszywych zeznań oraz nakaz czci rodziców. Wulgata posiada taką samą kolejność, z tym, że różnica jest taka, że posługuje się ona innym słowem dla wyrażenia zakazu zabójstwa, niż to czyni w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa. Z kolei kolejność przykazań podana w wersji markowej Ewangelii jest zbieżna z wersją mateuszową, z tym wyjątkiem, że pomiędzy zakazem składania fałszywych zeznań oraz nakazem czci rodziców znajduje się dodatkowo zakaz poszukiwania, którego bezpośrednio w dekalogu nie ma. Ale co ciekawe, w wersji markowej Wulgata posiada już inną kolejność przykazań. Mianowicie zakaz cudzołóstwa, zabójstwa, kradzieży, składania fałszywych zeznań, poszukiwania i nakaz czci rodziców. Oznacza to, że Wulgata zamienia kolejnością dwa pierwsze zakazy, czyli zakaz zabójstwa oraz cudzołóstwa. W wariancie łukaszowym natomiast kolejność przykazań jest następująca. Zakaz cudzołóstwa, zabójstwa, kradzieży, składania fałszywych zeznań oraz nakaz czci rodziców. Czyli innymi słowy, wersja łukaszowa jest spójna z wersją z Wulgaty do Ewangelii Markowej. W listach przypisywanych świętemu Pawłowi również można odnaleźć aluzję do niektórych przykazań dekalogu. Czasami apostoł powołuje się na większą ich ilość, czasami natomiast czyni aluzję jedynie do niektórych z nich. Tak jest choćby w przypadku Rzymian 7:7, gdzie Paweł odwołuje się do zakazu pożądania, czy w Efezjan 6:2, gdzie apostoł czyni aluzję do przykazania nakazującego cześć rodziców. Takie pojedyncze przywołania oczywiście nie pomagają w ustaleniu sukcesji poszczególnych przykazań, więc nie są one szczególnie pomocne. Inna sytuacja jednak ma już miejsce w przypadku tekstu wziętego z listu do Rzymian 13:9. W tym fragmencie Paweł nawiązuje do 4 przykazań dekalogu związanych z obowiązkami względem bliźnich. Ich kolejność nie jest taka sama jak w wariancie masoreckim Księgi Wyjścia czy Księgi Powtórzonego Prawa. U apostoła sukcesja przykazań jest następująca. Zakaz cudzołóstwa, zakaz zabójstwa, zakaz kradzieży oraz zakaz pożądania, gdzie Paweł nie wylicza jednak poszczególnych elementów objętych zakazem pożądania. Poza Corpus Paulinum, nawiązanie do niektórych przykazań dekalogu można jeszcze odnaleźć na przykład w liście świętego Jakuba 2:11. Autor tego listu czyni w tym miejscu aluzję do 2 przykazań,
które ustawia w następującej kolejności zakaz cudzołóstwa oraz zakaz zabójstwa. Więc widzimy, że w odniesieniu do tych dwóch przykazań często są one zamieniane kolejnością. I teraz przejdę do trzeciej części, czyli postaram się wyciągnąć jakieś wnioski z tych zestawów. Problematykę kolejności poszczególnych przykazań dekalogu dotyczących relacji z bliźnimi warto rozpatrzyć osobno dla świadków starotestamentowych oraz oddzielnie dla zachowanych wersji nowotestamentowych. Rozbieżności względem tekstu Masoreckiego i pięciu księgów samarytańskiego zostały stwierdzone dla papirusu Nasza oraz Septuaginty w Księdze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa. Nie biorę pod uwagę tych lekcji z Księgi Ozasza i Remiasza. Wszystkie te wersje są ze sobą zgodne co do kolejności przykazań do obowiązku czci wobec rodziców włącznie oraz co do dwóch ostatnich zakazów dekalogu. Za każdym razem są to zakazy składania fałszywego świadectwa oraz pożądania. Z tego wynika, że kolejność siedmiu przykazań nie jest powodem rozbieżności. W związku z tym wątpliwości dotyczą jedynie kolejności trzech przykazań. Zakazu zabójstwa, cudzołóstwa oraz kradzieży. Na podstawie przeprowadzonych zestawień można zauważyć, że nigdy cudzołóstwo nie jest umieszczane bezpośrednio przed zakazem składania fałszywego świadectwa. Co więcej, nigdy zakaz kradzieży nie jest lokowany zaraz po nakazie czci wobec rodziców. Dodatkowo można stwierdzić, że we wszystkich lekcjach niezgodnych z tekstem masoreckim i pięciu księgiem samarytańskim zakaz cudzołóstwa jest umieszczony bezpośrednio za nakazem czci rodziców. Można również zauważyć w tej sytuacji, choć równie dobrze mógłby to być zwykły przypadek wynikający ze stałego miejsca zakazu cudzołóstwa, że zakaz kradzieży zawsze pozostaje w bezpośredniej łączności z zakazem zabójstwa. Co do Nowego Testamentu. W opisach rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem przywołanych jest pięć przykazań dekalogu. Brakującym elementem jest zakaz pożądania, który jednak pojawi się w liście do Rzymian 13:9. Na podstawie różnych lekcji synoptycznych wśród zachowanych świadków tekstualnych można stwierdzić, że za każdym razem trzy ostatnie przykazania mają stałą sukcesję, czyli zakaz kradzieży, składania fałszywych zeznań oraz nakaz czci rodziców. Oznacza to, że rozbieżność dotyczy jedynie kolejności dwóch pierwszych zakazów, więc zabójstwa i cudzołóstwa. Różną kolejność poszczególnych przykazań lekcji Łukaszowej można próbować tłumaczyć korzystaniem z jednego źródła przez poszczególnych synoptyków, więc Mateusz z Markiem korzystaliby z wariantu masoreckiego, podczas kiedy Łukasz korzystałby z Septuaginty. Być może w ten sam sposób należy również tłumaczyć sukcesy przykazań w liście do Rzymian, która jest zgodna z lekcją Łukaszową. Oczywiście takie tłumaczenie nie rozwiązuje problemu, dlaczego Septuaginta posługuje się inną kolejnością poszczególnych przykazań niż wersja masorecka. Umieszczenie nakazu czci rodziców na ostatnim miejscu w opowieści o spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem można próbować tłumaczyć tym, że spośród przykazań dekalogu jest to jedyne przykazanie z obietnicą, które z racji merytorycznych mogło zostać umieszczone jako konkluzja. Są też tacy, którzy sugerują, że Jezus akurat w tym przypadku wymienił przykazania w takiej kolejności, które miałyby odzwierciedlać trudność w ich zachowywaniu. Taka też opinia wśród niektórych egzegetów się pojawia. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że problem w kolejności poszczególnych przykazań istnieje. I z zachowanych świadków wcale nie wynika, że w czasach, kiedy tworzyły się księgi Nowego Testamentu, ta kolejność była trwała i miała swoje stałe miejsce. Wiele wskazuje na to, że się tworzyła. I dziękuję za uwagę.